W tej kadencji bardzo duży nacisk kładziemy na pozyskiwanie środków unijnych, dlatego też wsparliśmy tutaj komórkę pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Gminy. Mamy zamiar również pozyskać środki na rozbudowę bazy edukacyjnej na przedszkole i na szkołę w Lubaszu. Inwestycje te mają być zrealizowane przede wszystkim z myślą o niepełnosprawnych dzieciach uczęszczających do lubaskich placówek. Już w przyszłym roku mają pojawić się w szkołach dodatkowe pomieszczenia, które zostaną przekształcone m.in. w salkę sensoryczną, przeznaczoną do rehabilitacji, gabinet psychologa dziecięcego czy dodatkowe sale zabaw i nauki. Zamontowane zostaną też w placówkach oświatowych windy. Przewidziane koszty tych inwestycji to blisko 3 miliony złotych. Gmina na ten cel chce pozyskać dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja planowanych inwestycji ma rozpocząć się w przyszłym roku.